Panoramie dziś sporo było o zmianach, jakie może przynieść nowy rok w różnych dziedzinach, poza jedną – kultura. No to teraz dzięki Katarzynie Kowalskiej sprawiedliwości stanie się zadość. W tym roku, proszę Państwa, czeka nas premiera m.in. pierwszego w historii musicalu o życiu świętego Jana Pawła II. Prawda, że brzmi ciekawie? Święty Jan Paweł II śpiewający i roztańczony. Takiego mało go znamy. Trwają próby do musicalu, który opowiada o życiu papieża Polaka w niespotykanej dotąd formie. To postać niezwykła i do tego w niezwykły sposób ma być przedstawiona, bo nikt jeszcze nie widział papieża śpiewającego rockowe songi czy popowe ballady. Cel twórców spektaklu jest jasny. Chcą pokazać zawiłości polskiej historii z nieodłączną w niej rolą Jana Pawła II. Mówi Wujaszku. I dramatyczne chwile, których Karol Wojtyła doświadczył jako dziecko. Kiedy papież był dzieckiem, zmarła jego matka. Miał zaledwie 9 lat. Opiekował się matką i na jego oczach gasła. To był potworny moment w jego życiu i właściwie nigdy się z tego nie otrząsnął. Teatr był dziecięcą pasją małego Karola. Bliscy pieszczotliwie mówili o nim Lolek. Kiedy podjął studia polonistyczne, wraz z przyjaciółmi założył teatr rapsodyczny, w którym sam grywał. Potem jednak zrezygnował zarówno z aktorstwa, jak i polonistyki na rzecz studiów teologicznych i seminarium duchownego. Mimo wielu wątpliwości, tym wyborom pozostał wierny do końca. Prawie 40 lat temu został papieżem. Jest to dla mnie osobiste przeżycie również, bo będziemy wspominać wielką postać, ważną dla mnie samej, ważną dla Polski i myślę dla świata, dla Kościoła. Był człowiekiem, który był zawsze blisko ludzi. Spektakl zawiera najważniejsze momenty pontyfikatu papieża Polaka, udokumentowane na zdjęciach archiwalnych. Premierę widowiska o Janie Pawle II zaplanowano na przyszły miesiąc w Krakowie. Potem spektakl ma być pokazywany w innych polskich miastach, aby w przyszłym roku ruszyć w tournée po świecie i dotrzeć z nim do Watykanu. Katarzyna Kowalska, Panorama.